Wiele osób uważa, że zrobienie dobrej adaptacji gry komputerowej jest nadal niemożliwe, chociaż tych przykładów coraz lepszych produkcji widzimy z czasem po prostu coraz więcej. Natomiast jeżeli chodzi o amerykańskie produkcje, które mają zaadaptować mangę czy też anime na formę filmu zrobioną przez Amerykanów, no to już tutaj jest dużo ciężej. Przeniesiemy więc się dzisiaj do roku 1995, tego samego roku, gdy wychodziła adaptacja Mortal Kombat, ale sprawdzimy, jak Amerykanie poradzili sobie z adaptacją mangi Fist of the North Star. Wiele osób może nawet nie wiedzieć, że taki film wyszedł u nas w Polsce, znany pod nazwą Wojownik Gwiazdy Północy, bądź też jak zobaczycie i usłyszycie Wojownik Gwiazdy Polarnej? Zapraszam. Wojownik Gwiazdy Polarnej. Przyznacie, że no ten tytuł nie brzmi jakoś kozacko, ale z drugiej strony no chyba pięść Gwiazdy Północy brzmiałaby jeszcze gorzej po polsku, więc już tego tytułu nie będę się aż tak mocno czepiał. Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyser. Ile jeszcze te napisy będą trwać? Stało się to, przed czym nas ostrzegano. Wspaniały Malcolm McDowell jako lektor, jakiś śmietnik naokoło, no kolejny film, którego akcja dzieje się w Zgierzu. Poznajemy głównego bohatera tej historii, niejakiego Kenshiro, który ma cały zestaw wklęsłych sutków na ciele. Pamiętam chwilę, w której moje ciało umarło. Już od samego początku film jest tak zły, że na lektora wysłany jest zabójca. Musiałeś mnie zabić. Przyszedłem cię zabić. Wypełniłem misję. Mogę umrzeć. To znaczy, że tyś go killem? Więc chyba wychodzi na to, że Malcolm McDowell jest tutaj ojcem naszego głównego bohatera? Jednocześnie lektorem tego filmu. I umiera bardzo szybko. Wkrótce rycerze Krzyża Południa przejęli władzę nad Nowym Światem. Okej, czyli są dwie frakcje, ci wojownicy Wielkiej Niedźwiedzicy oraz krzyżowcy, krzyżacy. No, do tej pory przecież istnieją, prawda? A z wysokości tronu Lord Shin spoglądał na swoją stolicę, marząc o przyszłym imperium. Panie, nie patrz w kamerę, no co ty, chłopie? 200 mil na północ od stolicy mieszkańcy Rajskiej Doliny przeszukiwali ruiny upadłych miast. Dlaczego lektor opowiada to, co się dzieje po jego śmierci? No przecież go zastrzelili, no co oni? Przecież to nawet nie wygląda jak jakaś postapokalipsa, to normalny zgierz, no. Jakaś banda pojebów wpada na wiochę i strzela do bogu ducha winnych zgierzan. Brawo! Kenshirura prosi o schronienie jakiejś pary, która mieszka w lepiance z gówna. Idąc słodko spać, przeżywa przeraźliwe koszmary. Kenshiro. Muszę zapytać żony, czy jak śpię, to też robię takie miny. Ale jak już się budzi z tych spazmów, to w końcu widzimy naszego bohatera w akcji. I dla tych, którzy kojarzą Fist of the North Star przede wszystkim z jednego mema. No to tutaj ta scena została odzwierciedlona i trzeba przyznać, że niemalże idealnie. Walcz! Ty już jesteś trupem. A gdy słój pękł, a Bachleda zabronił wzywać karetkę, tylko nakazał nagrywać dalej, małpa zwariowała. Zobaczmy, co tam słychać u tych złych. Spróbuj. To pożywienie godne bogów. Śmiało, jedz. Póki możesz. Dżem jest pokarmem bogów? Sam dżem? Bez gofrów? Bez nawet kurwa bułki? Chałki? Czegokolwiek? Sam dżem? Jeszcze. 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 What the fuck? Jakaś baba przy oknie w przeciągu stoi i gapi się na jakieś kamienie. Bohater dociera więc do Zgierza, gdzie poznaje dwójkę dzieciaków. Chłopca... Ej, przecież to jest Rufio! Rufio! Czy ktoś z was kojarzy postać Rufio z filmu Stevena Spielberga? Hack najlepszej postaci z tamtego filmu? Oraz jakąś ślepą małolatę. Jesteś ślepa? Jak to się stało? Widziała, jak krzyżowcy zabijali jej rodziców. No przecież od tego się nie ślepnie. Kenshiro robi więc czary-mary i dziewczynka już widzi. Okazuje się, że dziewczyna, która lubi stać w przeciągu, ma jakieś moce przewidywania przyszłości czy coś. Popatrz w przyszłość. Będzie wspaniała. Cywilizacja się odrodzi. Wielu umrze. Ofiary nie mają znaczenia, liczy się cel. Zgierzanie trenują wytrwale, chyba po to, żeby przeciwstawić się tym lumpom na motorach. Kenshiro nie znalazł tym razem spotu na spanko, więc kładzie się po prostu na podłodze, a lektor nagle wychodzi z ziemi jako zombie. Musisz stawić czoło swemu przeznaczeniu. Jesteś wojownikiem Gwiazdy Polarnej. Nie. Co tu się kurwa dzieje z tym ojcem, z tym lektorem, który jest ojcem jednocześnie naszego głównego bohatera? To jemu się wyobraża, on mówi do niego w myślach, czy wszyscy to słyszą? Wszyscy widzą tego zombiaka, czy on go tylko w śnie widzi? Co się dzieje, no? Koszmary były tak przeraźliwe, że aż mu krwawią sutki. Żeby zapomnieć o nocnych koszmarach, Kaszanko popisuje się przed kamerą, ale chwilę później słyszy jakieś niepokojące głosy i musi ratować Rufio. Na kurtce jednego z oprychów zauważa zdjęcie swojej byłej dziewczyny, tej, której myśli, że nie żyje, więc podnosi tego typa i zaczyna go napierdalać jeszcze mocniej niż napierdolił mu wcześniej. Widocznie to zdjęcie przywołało jeszcze ciepłe wspomnienia z czasów konkubinatu. Ekipa brata Shona Pena wpada więc do Zgierza i zaczyna się grabienie, plądrowanie oraz gwałty. Czyli po prostu długi weekend. Za to ta młoda, która była kiedyś ślepa, ale już nie jest ślepa, zaczyna tak przeraźliwie drzeć japę, że główny bohater, aby ją uciszyć, postanawia pomóc temu miasteczku. Nie mam wyboru. Otworzyłem jej oczy. Przestań. Cisza, kurwa! Co to za pierduchy, pogaduchy, to... Ci źli uważają, że za takie darcie japy przez dzieci należy się gilotyna, ale kiedy dziewczynka wymawia imię naszego głównego bohatera, brat Shona Pena postanawia wysłać ją do złego Shina. Zabrać ją do Lorda Shina. Powiedzcie mu 7 ran. Ta baba od przeciągów wącha jakieś pudełko i włącza jej się retrospekcja, jak to Kenshiro dał jej te kamienie, które okazały się jakimiś nasionami i wtedy przyszedł ten zły Shin, porwał dziewczynę, bo ją kochał, niczym w 365 dni, zmiażdżył gównemu bohaterowi jaja i zrobił mu te dodatkowe sutki, pozostawiając naszego bohatera na pewną śmierć, której nigdy nie popełnił. I zaraz, czyli ten nasz główny Kenshiro był kiedyś kumplem z tym złym Shinem, ale oni byli z przeciwnych frakcji i oboje kochali tą samą babę, ale tamta kochała tylko jednego z nich, więc żeby w nim się zakochała, to go porwała. Blanka Lipińska byłaby po prostu dumna z tego, więc on ją porwał, zabił, to znaczy wydawało mu się, że zabije go, wbijając mu paluchy w klatę i miażdżąc jaja, trzeba o tym pamiętać, biedne jaja, spoczywajcie w pokoju. I on ją zabiera, natomiast ten Pen, młody Pen, dostał od niego ten cios nieskończoności, od którego wybucha głowa, ale on sobie zawiązał pasami, po prostu taśmą jakąś, kurwa, paskiem sobie zawiązał głowę, przez co tamta głowa mu nie eksplodowała. Zajebiste! Shiro w końcu uwalnia dziewczynkę i walczy z jakimś grubasem, bo przecież żaden film walki nie może się obyć bez walki z wielkim grubasem, prawda? To jest elementarz, to jakby w chujowej grze nie było poziomu w kanałach. Kiedy młoda już nie ślepa ucieka, zostaje zaskoczona przez młodego Shona Pena, znaczy brata Shona Pena. Na szczęście na pomoc przybywa jej brat z innej matki, Rufio, ale dostaje niestety kosę w bęboła. Pomyliłeś odwagę z odważnikiem. Zanim umrze, musi wykonać ostatnią misję. Kiedy Kenshiro już poradził sobie z grubasem i pozostałymi oprychami, brat Shona Pena celuje do niego ze snajperki. Kiedy ma już rozwalić arbuza, młody w ostatniej chwili wali snajpera jakąś dechą. Teraz już może umrzeć. Jestem bohaterem. Tak. You are a hero. Jesteś bohaterem. Oh no. Anyway, last week. Nagle ta dziewczynka, co nigdy nie widziała żadnego problemu, zaczyna unosić się w powietrzu i mówić głosem lektora. Ojcze, zemsta jest niegodna ciebie. Musisz walczyć z Shinem. Nie po to, by się zemścić, lecz by przywrócić pokój światu. What the fuck? Nasz główny bohater postanawia jednak darować życie młodemu Penowi, bo... powody? Kenshiro więc udaje się do stolicy, czyli do Warszawy, tam gdzie będzie musiał zmierzyć się ze złym Shinem. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Wchodzi więc do jego siedziby, która znajduje się w Pałacu Kultury. Ken? Jestem zdumiony, że przeżyłeś. Podczas kiedy chłopaki napinają mu skóły, Julia wciąż ucieka przed złym Penem. Pen-isem. To gra wstępna? Czemu nie? Nie dość, że koleś założył sobie odwrotnie fartuch, to jeszcze sobie włosy poprawia? Ta Julia to chyba była jakaś przykrywka, prawda? Czy jest pan biseksualny? Tak. Kiedy Kenshiro ma już użyć ciosu ostatecznego rozpierdolu, zły Lord Farquad mówi mu, że Julka nie żyje, przez co tamten traci czujność i znowu zaczyna się znęcać nad naszym bohaterem, używając nawet na nim tak złowieszczej techniki jak niemycie rąk po siku, ale ta chyba zawodzi. Co natomiast słychać piętra niżej? Ano, Pen ciągle wyżywa się na Azjatce. Hollywoodcy gwiazdorzy lubią takie rzeczy najwidoczniej. Kenshiro dostrzega małą roślinkę, która wyrasta z podłogi. Chyba na skutek jednego z tych nasion, które rozrzucili kilka scen temu. Ale jak? No przecież nawet Pen mówił, że oni są wyżej, więc skąd ta roślina wyrosła? Z betonu? Nasionko wyrastające z betonu wzbudza w naszym bohaterze ogień nadziei, przez co znów ma siłę napierdalać mocno. Co u Julki? Julka natomiast w międzyczasie pozbywa się tych pasków z ryja młodego Pena, przez co tamtemu eksploduje głowa. Kenshiro jeszcze tak musi dopytać na 100% Złola, czy tamta Julka nie żyje, ale tamten nadal uparcie kłamie, więc dostaje klapsa w czoło. Nasz zmęczony i zdruzgotany bohater próbuje wyjść z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, ale jeszcze kilku zakapiorów na niego czeka. Na szczęście w ostatnim momencie przybywa Julka, która wychodzi zza rogu i wszyscy klękają do jej miecza, bo widzą w niej jakąś królową. No ale przecież tak naprawdę ona była zakładniczką, no dobra, ktoś tam do niej czasem powiedział o królewno czy tam królowo, ale ona w ogóle nie wyglądała, jakby miała jakikolwiek szacunek wśród tych wszystkich typów. Co tu się nagle zmieniło? I tak kończy się ten jakże wspaniały film. Ciekawostka jest taka, że w ogóle aktor, który grał Kenshiro, nazwał w ten sposób swojego syna. Tak widocznie był dumny z siebie, ze swojej roli, że musiał przekazać to jakże wspaniałe imię swojemu synowi. Także ja dziękuję wam bardzo, jeżeli materiał wam się podobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, a ja oczywiście muszę podziękować Złolowi, dzięki któremu w pewien sposób zainspirowane zostały niektóre żarty, a niektóre wręcz on napisał, więc dziękuję ci, Złolu, i do Złola na kanał was też zapraszam, to jest człowiek, który uwielbia właśnie złe filmy, więc link do jego kanału macie w opisie, a ja dziękuję wam bardzo, kłania się Ormando, do następnego, cześć!